Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Przed Wami wyścig 50% na torze w Austrii. Jest to czwarte Grand Prix sezonu numer 2 Ligi F1 Classic Series. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda. Wszystkie linki macie podane w opisie pod filmikiem. No i już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam do udziału w sesji wyścigowej właśnie na torze w Austrii. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Także zapraszam Was do udziału w wyścigu. Welcome to Spiti. Well, it certainly is an idyllic destination for the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. Nie, nie, to było coś w takim stylu, czekaj, w którym to było roku, że ty powiesz, że czekaj. Chyba kwalifikacje 2015, bo tam ktoś jechał właśnie po Q2, ten go przyblokował, dobra. Aha, widzę, że nie dajecie nawet wybrać setupu już od 18 sekund. Fajnie jesteście, ale koledzy. Jak masz setup w kwalifikacjach, to nie musisz wybrać go w wyścigu. Serio? Tak. Ale ja... Ja bym się mógł spokojnie o trzecie, dobra, czwarte się pokusić, gdybym tylko mnie nie zblokował sreberko już. W samym zakręcie pół dziesiątej urwałem, na samym hamowaniu. Ja na razie w tym sezonie nie spinowałem na starcie, więc może to się... Zawsze musi być na pierwszy raz. Cię, startujemy, go, powodzenia. Poszli! Oj, oj, jak zawsze słaby start, objechany z dwóch stron. Jezu, nie! No dzięki Darkowen, wielkie dzięki, naprawdę jesteś świetny. Dzięki, zostawić właśnie miejsce. Jesteś świetny. Ale ja ci nic nie zrobiłem, to jest pierwsza sprawa. Nie mam prawa, prawa lotka jest żółta, ty wyskoczyłeś przed mój nos jakimś dave bombem, ale spokojnie. Ty żyje. Rower, a kto we mnie uderzył tak z tyłu z ciekawości, jeśli się zapytam? Ja właśnie nie! No Clover, no! Przecież wiesz, że ja... Widziałeś mi z rakamu, ja tym jeszcze walnął, przecież ja wyleciałem szerzej razem z Fałką i obaj skończyliśmy i o mnie lekko stuknął, ale da się przeżyć, to jest tylko kawałeczek lotki. Ja zjeżdżam po medy. Mi Darkowen fajnie zepsuł wyścig. No, przepraszam cię, chciałem ci zostawić miejsce. Objechały dwa Benettony na starcie, po prostu musiałem kombinować. Nie, według mnie mój start na samym początku nawet nieźle wyglądał, to potem się okazało, dobra. Jeszcze nie jechałem, dobra, trzeba sprawdzić, jak się jedzie z tą muszką lotką, bo tak to może coś tutaj siedzieć, o to i już srebro nie najlepiej. Ja się go boję tu jeszcze zaatakować, bo go tepię. Jezus Maria, tutaj tepło. Dobra. Aha, 3 sekundy, 4, dobra, nieważne. O Jezu, ile kierowców w ogóle zjechało do boksu, ile tam było uszkodzeń. AMG hardy. Czy tak, Bawet? Dobra, zaliczyłem karę, no mam nadzieję, że sprawiedliwie będzie. Ale co ty robisz? Ale za co ty mnie przepraszasz, Clover? No za cię uderzyłem. Ale to mnie fałka uszkodziła, nie ty. Ale ja cię obróciłem po strzale. Ty mnie obróciłeś kiedy? No ja się nie obróciłem w tym. No ale mnie nie obróciłeś, więc kurde, jak tego sreberka tepię, już nie boję zaatakować. Rozumiem. Dobra, na tej prostej jest mój. Nie będę obrócił za wolne. Kto prowadzi? Darkowen. Czyli ja zjeżdżam na karę, żeby było sprawiedliwie. Ja boksuję po medy. Aha. Jest w boksie. Tak, jak najszybszy. Sprawdzimy sobie sreberko przed sobą. Nie, ja sobie poczekam. A, 5 sekund kary za prędkość, kiedy? Jakim prawem? Aha, sreberko u mnie ma już 5 sekund kary, lol. Ciągle, obra. Mam 5 sekund kary.
Mam za nic 5 sekund kara, zmieściłem się. I ty, tak to się robi. Jest zyskana pozycja. Za Nerziem, za Lordzikiem i jeszcze 5 sekund kara. No normalny dzień w biurze, nie? A to ty jej nie odbyłeś? Nie odbyli mi jej osły. To jest dziwne. Ja zawsze jak miałem przekreśloną prędkość pitej, to zawsze mi ją robili na pitej. Barany, a nie ekipa. Ale jak przekroczysz prędkość pit lane i w tym samym boksie, znaczy w momencie, w którym przekroczyłeś pit lane, wjeżdżasz do boksu, to oni ci nie odbędą tę karę, dopiero w następnym. A MG, kurde. Ty masz tak, w Australii na samym początku miałeś tam jakieś kłopoty i teraz znowu masz kłopoty i znowu będzie sprint do mety. No, tylko, że teraz to Dark Owen rozwalił. A wtedy to w Australii to ty poleciałeś, tak? Tak. Ale tam kaczka, z kimś ładnie walczy, tam bodajże z Kahirem. A ja będę atakować w Tyrdy, a nie, jeszcze chyba nie będę atakować w Tyrdy. Jak tam kary? Ktoś ma jakieś kary? Ja mam 3. Dobra, koło w koło. Lordik wyfada Nerdzia. Ja pierdzielę, w Tyrda! Byśmy polecieli razem. Ty to jesteś w Tyrda? Jestem oboczynnikiem. To od razu ci mówię, żebyśmy razem polecieli pięknie w bandę. Bo tak, ja zacząłem na ciebie należeć, a ty na mnie. Ale dobra, cóż. Oj, teraz to jeszcze błąd z tej strony. I żółta flaga! To jest Reberko. Reberko, tak. Nawet nie wiedziałem, dobra. Dobra. Czy to się mógł wciskać? Nie, no nie będę. Chorym, który się wciska w najgorszym zakręcie. Znowu jest żółta flaga. Aha. Chyba Bok się jest w Tyrda. Tak. Srebro na poboczu. Tak, on tam wyspinował. Najechał za bardzo na drzwi, ja się tam popatrzyłem do tyłu, tam lekko zobaczyłem. Za mną jest Dark Oven i to mi się nie podoba, że za mną jest niestety Dark Oven. Okej. Okay. Dark Oven, pronto. Spina. Poczekam na prostą. A on tak teraz spinuje w tym zakręcie, ale bym się śmiał. Nawet ile chcesz pieniędzy za to, żeby wyeliminować Dark Oven z wyścigu? Nie, jakbyś wyeliminował siebie w wyścigu, to bym ci dał moda na 5 sekund. 5 sekund? Moda do stawu. Nie no, Dark Oven kibic wyjść. Każdemu. No bo mnie nikt nie lubi. Ile Dark Oven do mnie nadrobił? Ja jedę z tą lotką. Sekundę w sektorze, a pizza. Moja lotka, Jeff, moja lotka jest żółta. Jakie ładne te takie drzewa, takie fajne. Jakieś kary chcą? Ja mam 3. Przez to, że chciałem wyprzedzić srebro i wyjechałem niestety za szeroko. Ponieważ tak pierwsze niedozwolone dostałem na starcie za szeroki wyjazd. Ty Dar, potem... tam po boty wyleciał. A Dar, to on już jest tam, tam się trzyma. Tyrda. A dobra, nie masz tu. Nie no, łomem jest tam, nie umiem jechać. No. W Tyrda ja tu będę walczył o to trzecie miejsce. Daj. Daj, sorry jak cię wypchnąłem tam. Jeden... oj, przez blisko mnie. A ten. MG atakuje Nerdzia, moment prawdy. Nie atakuje go, bo go czepie i nagle go stepało mega do przodu. Za blisko. Na prosto mnie zaraz dorwie. To już jest mój koniec. Uszkodzona lotka mi jeszcze wyjść. Mogłeś zjeżdżać, chłopie. Nie chciałem zjechać. No, na metry, na metry. BMW załpa. Co tam się dzieje? Dobra, jest prosto. O, jest ale Nerdzia tepa, Jezu. No. Jest internet. Nie, o Jezu, za szeroko jeszcze. Szkoda, że Baweta nie widzicie. Ale to nie jest... aha, ja jechałem... dobra, teraz tutaj jest już DRS. Czy ja dostanę DRS na tej prostej? A nie, nie zdołam niestety Dark Ovena zaatakować. Do wyjście. Nawet szczerze, nie mam metry. Ej, cała topka klasyfikacji jest w ogonie stawki, nie? Nie, no straszę. Oprócz Bawenta, cała topka jest w ogonie. Oczywiście naszego legendarnego wspomniało. Ej, czy tak kiedyś mieliście, że mówicie typowi daj bomb, a on robi taki
Nerdzio spadł ja na tak miałem, jak grałem z Kroverem. Mówimy taki dive bomb, bo jestem za nim, on tak jeżdża. To było. A tak w ogóle generalka wygląda ciekawie. Oj, ty błąd darkowy. Tak jest, niestety. Oj. Trawa, żwir czy spinala? Nie, za szeroko. Powiem ci, że ani trawa, ani żwir, ani spinala. Jedzie tak jak jechał i ma trzy kreski internetu. Ty masz jedno. No i... O, dzięki za DRS darkowym. Zrobię swojego besta. Bo jakiego besta teraz będę mieć. 1093. Teraz jeszcze będę się wziął. O, nadal jestem w DRS. No, no. Szeroko wyjechał, ale zaraz... Ty jedziesz? Tak, ale tylko żółta jest. Nie jest, powiem ci, że nie jest źle. Miałem pomarańczową po starcie, musiałem zjechać. Oj, i darkowę szeroko i jasno. Powiem ci tak. Szczerze, ten tor jest bardziej na prawo skrętny, a ja mam już pod lewą, no i nie wiem, czy to jest prawda, ale jak są takie tory, no to się mnie odczuwa. Oj. Czy będzie safety car? Dajcie mi. Oby, proszę, już sobie hardy ustawiłem. Nie ma. Czekaj. Ja tu jadę wolniej. Nie ma safety cara. A VSC, dajcie mi VSC, ja już jestem przy bitwę. Nie, on jest. Nie ma. Dawno by wyjechał. A szkoda. Ja już sobie hardy ustawiłem. The track is clear. Green flag. No to wracamy na stare śmieci na medium. Okay, gap ahead is 2.3 seconds. No ja też mam właśnie tragiczne tempo. Ale tak szczerze, jeśli będę jechać takim tempem jak teraz jadę, no to mogę dojechać do Dempsey. No możliwe, że mam szansę Nerdzie dopaść, ale to będzie walka dosyć długa i mozolna. No to jest walka zespołowa między Shell, BMW, Sharkiem i Kompaktem. No. Ale fajnie, no pierwszy raz mam takie coś, że byłem szybszy od paru typów. Ja już dzisiaj dwa ataki zrobiłem. A ile wy? Zero. Lordzie, kto ty tak dzwoniłeś? Dobrze, Mercedes Hiszpania 2000. Nie, Team Order zrobią, to koniec. Jakie ty mordy, Lordzik dzwonił teraz? Nie wiem. Przedziłeś go, czy jedziesz za nim? Nie, jak mam go wyprzedzić, jak mnie blokuje? To nie ma gdzie go wyprzedzić. Team Order zróbcie. Ja bym już tutaj z Kloverem Team Order stracił ostry. Nasza szansa, Abawę, dorwę ich. Zaszela. Aha. Darkoven, nie, ktoś w boksie, bo ktoś był w boksie. Kaczka. Tam jest dalej z Lordzikiem jedziesz. No tak, ja mam wyprzedzić? Ja będę zjeżdżać na 13 okrążeniu. Za nim będę. Nie wierzę. No nie, Darkowen mi na tyłku siedzi. No siedzę właśnie, ale dobra. Poczekam na prostą. Kaczka zahamował! Oj. Safety car! Będziemy safety cara! No źle. VSC. Nie, kurde, Lordzie, nie wypuścił go. Nie wywaliło go. Bardzo. Bo jakby go wywaliło, to by się skończyło w taki sposób, żeby jego duch jechał. Nie, ja się teraz bronię przed Darkovenem i chyba mi się udała ta obrona na tym zakresie. Tak, pierwszy tak, bo nie chciałem ci wjechać w dupę. A szkoda, jakbyś wjechał, to byłoby tak ładnie. Dzięki. Oj. Groźby karalne, Paweł. To się przede mną, tylko nie wiem kto. A, to Darkoven. Dobra, 52% życia. Chciałbyś spinale ty. Kurde, teraz Lordzik jest ode mnie szybszy. Nie, on w tym momencie 8 sekund kary. A ty dopiero jesteś przy tym zakręcie, gdzie jest trójka? No ja już nie mam opon. Pisane? Ja też właśnie nie mam opon. Nie, Clover, gdzie ty jesteś? Czekaj. Gdzie jest kolega? Dojechał do trójki. Warto było ćwiczyć te oszczędzanie opon tydzień. No, że nie mam DRS-a jeszcze w ogóle. To jest dziwne. No bo ty masz ponad sekundę straty. Dobra. Krover, gdzie ty jesteś tak z ciekawości? Czwórka. O nie, teraz będziesz miał DRS. Pierwszy tempa.
Tempo, tempo. A mi siedzi, tempo. Na, a mi siedzi na ogonie. Który ty jesteś, jeżeli chodzi o pozycję? Ale kto, ja? No. On jest czwarty, nawet. Czwarty jestem. Czwarty jestem, ale po prostu tak spadłem, spadnę chyba na ustę. I wtedy to już będzie sprint do mety. Ja robię box na 14, niech będzie. No, uwaga! No, musiałem cię tu wcisnąć. Jak tam z karami? Ktoś ma jakieś kary? Ja mam 5 sekund kary, bo dostałem 3. Bo dostałem, nie, czekaj, dostałem 2 sekundy kary za kolizję z kimś i dostałem 3 sekundy kary za kary. O, tam atak Lordika na MG widzę, czy to było Team Ordes, nawet nie wiem. Nie, wyprzedził mnie, bo... O kurde, ale mnie podbiło na tobie, Lordik. Naprawdę, no bo nie podskoczyłem na jakiejś rampie, ale na szczęście wszystko mam. No ja tak podskoczyłem, jak jechałem ostatnio. Tam jest jedno takie miejsce. Lordik, nie! Kurde, co tak wolno przyjeżdża ten zakręt? Powiem, że ten wyścig śmiesznie wygląda w tym momencie. Ale ty driftujesz, Lordzie. No bo... A co ty myślisz? Widzę, że konstruktorki biją się o miejsce piąte. No, a taki jeden z najsłabszych kierowców, który bije się o konstruktorki, jedzie sobie na miejscu... Kurde, nie! Ja myślałem, że wylecę. Jedzie sobie na miejscu czwartym w tak słabym tempie, że tamci zyskują do niego 2 sekundy na okrążenie. Ja tragicznie, ale w tym wyścigu. Boli patrzeć, bo ja tam. Spoko, ja jadę jeszcze grozy. New strategy option on my MFD. A new strategy option. Dobra, opra, 63% zużycia. Pamiętacie, co się stało ostatnio, jak było 63% zużycia? Nie, wtedy miałem 70, dobra. Pronto opona z finala. No właśnie w Niemczech bym może był przebiłkiem, gdyby nie była ta opona. Ale to trzeci jestem, trzeba tego trzeciego bronić. Chyba nawet troszkę kiepsko ci będzie szło chyba bronienie tego trzeciego, bo... No właśnie, szybko do mnie nadrabiam, ale ja muszę jeszcze jedno wytrzymać. Żeby mieć pewność, że na pewno dojadę do mety. Jest tam 3 sekundy. I niedawno było 9. Na następnym bawet zjeżdżasz? Ja zjadę na 14. Czy ja też mam taką strategię? Nie, ja mam 14-15. Tutaj ciężko 16, inno, ale... naprawdę, z twardą ciężko. Próbowałem, nie dojeżdża się. No to na medach się dojeżdża, a na twardych nie? No właśnie, na twardych tracisz pod koniec, nie wiem dlaczego. Możliwe, że tu tak jest ten... No bo to są twarde. Jak zmienić opony, żeby wybrać na boksie? Musisz w opcjach. A. Dobra, wiem. Dobra, box. Dobra, Lordzik jest już za mną, więc ja robię box. Tylko ci medy wytrzymają. Ja bym zjechał na hardy, ale właśnie się za bardzo... Kurde, ale się już dojedzie z tą uszkodzoną nocką i z tym skrzydłem. Dobra, box. My jeszcze musimy zjechać, więc pamiętaj o tym. Dobra, zjeżdżam. No nie! Dobra, ja pojadę jeszcze. Uwaga, Fałka, uważaj! Dobra. Spokojnie, ja zjeżdżam na szczęście. Ja też właśnie chciałem zjechać. Ale mnie przewróciło w drugą stronę. Dobra, drugie miejsce i wjeżdżam. Dawaj, Gordzik! Bawet, wolniej się nie da w tym zakręcie? Czy ja czegoś nie rozumiem? No, jeszcze rozwalony ten. Ciśniesz gekon. O kurde. Lordzik, jedę po lewej. Release. Dawaj. O kurde, Bawet był na trampolinie. Przez sekundę nagrałem to. Bawet, coś ty zrobił. Czubo. On normalnie podskakiwał przez chwilę. Super, Lordzik, to zrobiliśmy, ale nie wiem, czy tam jest ten kontakt. Co ci właśnie stało? Ty wjechałeś na Lordzika i tak na nim podskakiwałeś sobie. U mnie Lordzik był duchem. Zde. Nie skomentuję tej sytuacji. Nerdzie musi mieć fasy slapa teraz, bo to musi się tak zadać.
Dobra, box, box. Który jest Darkowen? Ósmy jestem. Kurde, przekroczyłem prędkość pitań, 5 sekund kary. Nie na trójkę. Hard... Tak! Dobra, dzik, nie. Let's go, boys! Po czwarte miejsce leci ten. Koniec, nasza szansa! Jaki gokoniarz? Jest... Ja koniec. Jestem gokoniarz. Let's go! To była bardzo śmieszna sytuacja z tym lordzikiem. Ja mam akurat spojrzałem, wiesz? Akurat spojrzałem, jak na nim podskakiwałeś. Lordzik wrócił już do żywy. Dobra. O, jak fajnie, wiecie jak fajnie jest się przesiąść na świeże medy po tym jak się jechało na 60% zużyciu softów i z uszkodzonym przy nim skrzydłem, jak fajnie. Jak tak fajnie, w końcu przyspieszyć. Aha, Lodzik wrócił, ktoś jest w boksie, ale nie wiem kto. Oj, ale mi się ścięło granowanie przed zakrętem, ale odkraszowało. Słuchajcie, zaczynam hamować i nagle mi się zaczęło gra. Nie, słuchaj, tak jest tylko, że ten pomysł, ty po prostu ciebie wstrzymuje, oni tu wyjadą, ja tak nie wiem. Wstrzymało mnie, ale nie byłem dalej po odcięciu, no normalnie byłem w tym samym miejscu, nie? No tak, a oni właśnie jadą, właśnie tak może stracić, ja tak straciłem. Dobra, to nie wygląda źle, Darkowen, tak i dobra, Darkowen jeszcze jedna... Pałka, ile ja mam do ciebie, bo mnie nie pokazuje w ogóle. Pokazuje, że tracisz na okrążeniu 2 sekundy. 7 sekund masz do mnie. Pałkam dzisiaj swój wyścig marzeń. Ej, mi powiedział coś Jeff o jakby tym. Jakby nie było tych wypadków na początku i nie musieli zjechać do boksu, to byłby wyścig marzeń, bo oni teraz są przede mną przez to, że mieli wcześniej pizzę to i na hardach. Ale oni jeszcze muszą zjechać. Nie dojadą na hardach. No to teoretycznie jestem w raju. MG może jeszcze ciągle go na tyłu ma hardę, ale zobaczymy. Tak, ja będę zjeżdżał. Nie, bo tak czy siak nie dojedziesz na hardach. Nie przejechałbyś na... Nie, no być MG dojechał. Być może dojechał, ale w końcu to by nie było tempo, to byłoby jakaś paranoja. To byłoby się już toczenie te ostatnie. I modło o to, żeby nie walnęła opona. Kahil walczy z nerwiem. Warczy. A kiedy też boksy było na pierwszych kółkach, czy on jeszcze ten? Kahil przed chwilą dopiero zjechał. Tak dwa okrążenia temu. Dobra. Wtyrda jest w boksie, spoko, na medy zjechał, nie wiem po co. Bo ja bym na jego miejscu czekał na softy. Dobra, Jeff mówi, że na tych oponach dojedziemy do. No widzisz, skoro Jeff mówi, to po co ci mod, który ci to umożliwia? No ale jak Jeff to go wziąłem. Nie wiem, czy teraz jeszcze jest, ale ja mogę dać temu Kloverowi pliki, tylko sobie wgrał. On jest na 18, 19, 20. A ja go mam 18, 19, 20 chwili. Przez 16 lap tu 16 lap zostało. 18. 16. 16? No, jest 19. Dodajesz 17, to jest 36, ale musisz pokonać ostatnie, czyli dodajesz 1. A który ty jesteś, Clover? Piąta, ale już muszę zjechać. No właśnie, ja bym na twoim miejscu Clover zaryzykował na samym początku hardy. Nie byś zobaczył, jakie miałbyś na nich tempo. Dobra, Wtyrda zjechał po nowe medy i jak na razie to jego tempo nie wygląda. Mamy inny plan, spokojnie. Nie, ja mam plan dzisiaj finiszować w to przejść. No bo na więcej mi nie będzie stać, ja jakieś tam tempo nawet trzymam. Wirtualnie Fałka jest drugi, to jest święto lasu. No. Ale znając Fałkę, pewnie ktoś go stuknie, albo bug gry, albo po prostu wyleci. Bo on to tak ma. Nie! Ciko!
krakaj. Nie wykrakaj. Nie krakaj. No przecież pamiętamy, jak na Węgrzech Fałka startował ostatni, a po starcie był drugi i tak się podjarał, że na trzecim okrążeniu poleciał. Trzecie? A ty nie byłeś drugi? Ja byłem czwarty na pewno. Ty chyba byłeś drugi, jeśli się nie mylę. Ale to będą solidne punkty. Tragiczne. Uwaga! Uwaga! Ej, czy uważasz, to się tak nagle ściemniło? No. Tak. No tak się na tym torze dzieje pogoda, często. Dwa okrążenia temu Midziarz powiedział, że pogoda stabilna, nie spodziewałem się. Słabsza przyczepność jest. Mi też teraz powiedział, że jest w miarę dobrze. Nerdzie, jak możesz, to tam atakuj Kahila. Nie no, ja to szczerze, jakby się teraz rozpadał. Nie, szczerze, jakby się teraz rozpadał, no to właśnie ci, którzy bitowali na pierwszym, mieliby najlepiej. No. Tak. Dorci w boksie! Oj. No, przydałoby się, bo on był na medach. Zjeżdża teraz na softy, no to. Ja też właśnie miałem jechać strategią mety. Bo te softy nie dożyją na mety, popie. Dożyją, ja przejechałem na nich właśnie 16 okrążeń. Lord, pamiętacie w Meksyku tamtego sezonu Lordzik miał ile? Chyba 90 parę na softach zużycia. Nie, 8, i 90 równe, o. Wyjechałem przed Lordzikiem i tak to stracę, ale... Pilnuj, broń się, mam szansę. Zmieniałem, że to jeszcze 500 karów. Ja tyle podpływałem. Się trzyma, jak się trzyma, to ty masz teraz DRS? Tak, ale nie wiem, czy mnie dojdziesz. Broń się, ile możesz. O Jezu, jakże... Jak cię tepło. Ja chciałem, Lordzik, ja właśnie chciałem zjeżdżać na tą prawą stronę, a ty... Broń się, dawaj. Nie, ja już nie mam szans, Jezus! Ajda to! Lordzik, mnie właśnie, ciebie tak dziwnie tepło, że wyglądało, jakbyś był, jakbym w ciebie uderzył. O, no Lordzik, ale tak się nie ścina, no. Ojejku! Co się stało? Całka. Nie, no i wykrakał. Co jest, no gdzie? Tutaj, na ostatnim zakręcie poleciał. Aha. Kurde, Lobert! Nie! To daleko jest. Dlaczego teraz, a nie później? Nie wcześniej w naczyście. Ej, Lordzik, jak ty byś pitował na tym okrążeniu, to byłbyś w niebie. Powiem ci. Dlaczego teraz? No nic, to co powie babeczas, to jest widocznie święte. To powiedz, że mamy grać zimnie. Dobra, jedziemy. I powiedziałem, że fałka. Kto dostał drive-thru, przyznać się? No. Ja dostałem na początku specjalnie, żebyś było sprawiedliwie. Tak, zjechał. Zjechał. I przyznaję, zjechał. Ku moim bardzo dużym zaskoczeniu. A kto dobrze prowadzi wyścigu, ktoś wie? Wirtualnie Kahir. Oje, no Kahir, czyli największy pechowiec tego sezonu. Australia? Jedzie Kahir. Nie. A nie Kahir, Nerdzia zjechał. Ktoś zjechał, nie wiem. Clover. Clover zjechał i ktoś jeszcze. Kara i Nerdzia. Cofy. Aha, czyli ja wyjadę chyba przed Cloverem. A ja wyjadę przed Cloverem. Okej. Clover proponuje i proponuje jakiś mamy Team Orders, jakby się coś nie doskończyło. Ale ty tam dużo chłopie straciłeś. 5 sekund jeszcze mu doliczali, więc... Nie właśnie. Softy, czy te... Clover, nie... Clover, jak ja jechałem 16 okrążeń na softach, no to ty też dojedziesz. Mety. Ojojojojojojojojoj! Żółta flaga. To. Kahir albo AMG. Ani ja, ani Kahir. Green flag. A wtedy. Aj. No bez nic. Punktów Benetton. A było tak pięknie przez chwilę. Dramat fałki. Chłopak. No cóż, ej, Clover, Clover. Zapytaj się swojego inżyniera Jeffine o to, ile ja mam kar, bo już tej dobre 10 chyba uzbierałem. Przez pierwszy zakręt. Sprawdźcie, ile mam kar. Oki doki. To była jedna kolejna kara. Dobra, już się sprawdzam. Jadę na krzyżyk miękkich oponach, mam 3 okrążenia, wykomplet.
Czas jednego konia 1.06.8. 12 sekund kary. XD, nie jestem jedyny. Kto tyle ma? Clover. Lordzik, ja mam tyle samo. Clover, sprawdź ile ja mam. A kto ma 12? Nawet powiedz mi, kto ma 12? Lordzik. Aha, Lordzik, dobra. Oj, ty przestrzelony zakręt. Wrócę bez przebudzenia. Lordzik, to teraz ty mi sprawdź ile ja mam kary. Ty masz 10. 9? Myślałem, że ja mam dobrą dychę. Ale też dostałem 5 sekund, które... A wiesz co było śmieszne, Clover? Że jak ja zjechałem, dostałem karę w te 5 sekund, to oni mi ją od razu zrobili. Benetton pędził po pierwsze po tym do tego. Szczerze, to mi się płakać. Rozumiem cię. Lordzik, który jest? Czwarty? I fastest lap? Piąty. Weź się ktoś rozwal, Lordzik musi być czwarty. O, zbliża się zawodnik z tyłu, a nie z przodu. A to wtyrda. Ale wtyrda nie opuścił, nie wycofał się z gry, tylko opuścił sesję. Wrócił, wtyrda teraz wrócił. Kto jest trzeci? Trzeci jest Arkowem. O, DRS dostanę, jej! A kto w ogóle prowadzi? Bo ja nawet tylko sprawdzę na dyrektor wyścigu. Kaczka chyba, tak? A nie, AMG, Kahir i ktoś jeszcze. Ale, a ty AMG będziesz jeszcze zjeżdżać, czy nie? Raczej tak, po softy na sam koniec. A jaka jest twoja strata do kierowcy za tobą? Moja strata do kierowcy za mną chyba przewaga. A, 4,5 sekundy. Teraz to będzie w GOG. CO?! Też za 10 minut! No właśnie. Dyska idealnie, nie? Nie, słuchajcie, będzie to będzie bekowe, że na ostatnim okresie tak zaczyna padać i my się męczymy na tych silnikach do mety, to byłoby po prostu epickie. TFL? A który to był wyścig? Nie, na pewno raz tak było w Lidze u Klochwo, że zaczął na dwa ostatnie okrążenia padać deszcz i ten kto zje, i tak i zjechało chyba dwóch kierowców, 17 i 19 kierowcy i oni tyle zaczynali zyskać, że byli przed tym deszczem 14-13, a skończyli 4-5, bo do tego trzeciego zabrakło. Tak było. No szczerze, ale nie to byłoby się szczęśliwie, by się tak okazało, żeby wygrał na przykład Clover, który jest siódmy w tym momencie. Ale ja bym się wtedy śmiał, jakby to była prawda. Ej, a tak strzelajcie, jakie opony najlepiej trzymają na deszczu? To softy chyba logiczne. Ale jakie w F1 2019? Ultra, hiper, duper, mega, super, duper, soft. A wiecie co ja odkryłem? Jeździłem sobie tak właśnie z ciekawości w 20. I się okazało, że ja miałem lepszą przyczepność bez trakcji na medach niż na softach. W 19 nie wiem jak to jest, ale może tylko ja tak miałem, ale to było śmieszne. Clover już 3 sekundy, jakie on szybki. Clover, Team Orders. No raczej. Z irygacji. Dojedź do mnie na... No do DRS-u. Bo wtedy coś tam spróbujemy. Ale ty raczej Lordzika nie dojdziesz. No, zobacz. I tak ja mam więcej sekund kary od ciebie. O jedną dosłownie parę więcej. Oj. Niedozwolona przewaga. Co? Niedozwoloną przewagę czasową. Co to jest? F1 2019 zawsze mnie będzie dziwić. Gdzie ty jesteś tam, Clover? Bo ja cię nie widzę. A tam sobie jedziesz. Nie ma te.
Ale Boże, Fałko, jaki ci współczuję po prostu. Jaki ci współczuję. Poczuj się teraz jak Sebastian Vettel. Bo to też chodzisz, będziesz 15 okrążeń do mety, to sobie jedziesz ze spokojnym przewagą na P2 albo P3 i tak wylatujesz. Niech zgadnę. Wyjechałeś za szeroko i wpadłeś w poślizg. A co się stało? Darkoven, masz jakieś kary? Tak, za dużo. Ile? Dużo. Jesteś bezpieczny. Dobra. Zresztą Lordzik mnie goni. Darkoven, zagram w lotto. 15 sekund kar. Nie, 6 albo 9. A to tyle samo co ja. Lordzik ma 12, więc... Ej, a pamiętasz, Lordzik, jak ja miałem kiedyś w Singapurze 21 sekund kary? A pamiętasz, jak biła... Jezu, jak ci... To był ten wynik, który miałem, Boże! 63 sekundy kary i dyskwalifikacja, to było piękne po prostu. Jak ja się patrzyłem, no to ciągle w pierwszym zakrycie ścinało to coś. No bo... Ej, Clover, jest pewien problem. Zyskałem do ciebie 30 w tym sektorze. To źle? Jak to właśnie źle, bo on jedzie na stopach, a ja jadę na medach. Na medach, tak. I tak skończysz przede mną. Aha, to... Bo ja... Clover, wystarczy, że dojedziesz po prostu tak jak teraz. Bo ja mam o 3 sekundy więcej. Też mam 9 sekund kary. Aha. A ile ja mam? Clover, sprawdź, ile ja mam sekund kary. Oj, błąd. Ale to straci oponę. Jak Hamilton dojechał na 3, a ja na 2, no to on dojedzie na 1. Dobrze, 10 minut. Ja bez kółka. Ja to sobie sprawdzę, czekaj. Ej, będziemy mieli dens za 5 minut. Takie ładne chmury już od zakrętu Clovera, gdzie są ładne góry. No mi tak Jeff powiedział. Tego nie zmyślam. Ej, co by na to, żeby tak na ostatnim okresie był takim właśnie... Jezu, jak bym podbiło na tarce. Widziałeś to, Clover? Ale nie. Nagle to daje ci jak zjadę. Nie no, powinniśmy dojechać w miarę. Ale nie wiecie, co byłoby śmieszne? Aha, no to dobra. Nie, wiecie co byłoby śmieszne? Nie, wiecie co byłoby śmieszne? Jakby się okazało, że tak na ostatnim okrążeniu nagle nie wiadomo skąd jest taka duża ulewa na łety. Jakbyśmy się tam ścigali, Boże. To byłoby coś pięknego. Clover na następnym okrążeniu jakby to. Dziś ty nie dojedziesz. Ej, Clover, z ciekawości. Clover, jakie ty masz te opony, zużycie? Z ciekawości. 37. Darkowe, no cisnę, ale ja już nie mam opon. Cisnę. Ale już mnie Lordzik przynajmniej nie goni. No, patrzcie się tam ciągle do tyłu. Goń go, chociaż bliziutko. Stary, ja mam hard od pierwszego okrążenia. Ej, co zrobił Pietrow w Grand Prix Abu Dhabi 2010? Na pierwszym okrążeniu zjechał po tą najtwardszą mieszankę i dojechał do niej do mety jeszcze przed Fernando Alonso się bronił. Więc... No ja też jakby właśnie... Ja będę tego dublował. Nie. Clover, ty masz słabe wyjście z pierwszego zakrętu, bo ty dużo tracisz. Od razu tak powiem z ciekawostek, no bo jesteśmy blisko siebie. Ja chyba mówię naprawdę. O, teraz on coś się... Nie, ja mu znowu odjeżdżę. Clover, jakby coś, to ja tylko przywiedzie zakrętu, włączam bogatym, a teraz sobie jadę sobie na ubogi, bo ja mam tylko plus 7.
plus 0,07. Teraz 9. Tylko mi wzrasta. Ej, nie ma to jak jedziesz na kierownicę, nie masz na... Kolejna kara. Słuchajcie, nie ma to jak jedziesz sobie spokojnie i na Alt+F5 masz sprawdź do tyłu. I klikasz Alt+F4. Kto ma na Alt+F5 do tyłu, stary? Przecież to jest tak skrót klawiszowy, który uniemożliwia ci normalną jazdę. Nie wiem, ale może takie osoby są. Robert, gdzie ty tam jesteś za mną? Jeszcze 10 minut, panowie. Zjeżdżajmy już po łety. Dawaj. O Jezu, błąd. Wiecie, ja wam to mówię, nie powinienem wam tylko mówić, bo wygrać ten wyścig, no ale wiecie, jestem dobroduszny, więc... Lepiej zjedźcie na te łety, bo jak lunie, to... Robert, jesteś bardzo wolny na prostej. Nie no, 6 sekund. Blisko jest. Aha. XD, zrobiłem bardzo dziwną obronę. A Clover, ty masz jakieś bardzo słabe wyjścia z zakrętu. A Dorkowa teraz ciśnie normalnie, jak? Według mnie Clover prędzej ci ludzi... Według mnie Clover ci tak czy siak skończysz przede mną, no ale... Warto coś tam... Jakaś walka wewnętrzna i jakąś tam zrobić, żeby to nie było Hamilton Bottas, gdzie ja sobie... Aha, co ty żeś odwalił? Fajnie. A teraz tak się patrzymy, gra się baguje i jest taka duża ulewa, Matko Święta. Czy wy też tak kiedyś mieliście? Ej, Clover, sprawdź moje, ile ja mam kar. Nie chcę mi się! To ja sprawdzę, ile ty masz sobie. Ej, Nerdzio, czy jest tu Nerdzio? Sprawdź, ile ja mam kar, proszę. Ja mam pytanie, ile wyścigów zostało do końca sezonu, bo już mam dość. Dużo. Ej, Fałka, ty jesteś w trybie obserwatora? Sprawdź, ile ja mam kar. Ale jak? Ja mam kar. Wejdź w dyrektora wyścigu i kliknij na mnie. Daj sobie menu gry i kliknij w dyrektorze wyścigu i tam będzie się wszystko. Sam sobie sprawdź. Ile masz kary? No to masz tak, 5-sekundową... Nie licz, tylko licz w sumie. Nie masz to policzone łącznie? No właśnie nie mam, nie mogę się zapytać Jeffa. Clover, sprawdź, ile ja mam tych kar do cholery, no. A nie jak możesz kliknąć. Sprawdzić? A jak ty masz zapisanego, że ty nie wiesz jak? I chuj. Co mam kliknąć? Mówiłem. Wyleciał AMG, nie wiem co się stało, ale wyleciał. Opona Mandela! Wyspinował, opona pękła. Już tak tu jest! O Boże, zwaliłem Kahira! Co się stało? Kahir, nie! To jest taki pechowiec! Trzeci wyścig to nie pozwiecie swój i zawsze coś nie się nie dzieje. Nie wierzę, to co za chłop! Słuchajcie, w Abu Dhabi jedzie po P3, rozwala się. W Australii jedzie po P1, rozwala się. Teraz jedzie po P2, rozwala się. Gdzie Angie stoi? Przed zjazdem do pitlane'a mniej więcej było to. Co wy gadacie, jak ja w pitlane'ie jestem? O Jezu, Kahir. Ale przed zjazdem do pitlane'a. Czekaj. Serduszka dla Kahira. On jest w boksie, ale wyjedziecie tak gdzieś jak przede mną. Kahir, przepraszam, jestem idiotą. Serduszka dla Kahira. Ej, poproszę o serduszka dla największych niefarciarzy w tym sezonie i w ogóle w tej lidze, czyli dla mnie dla Kahira. Będą, spokojnie. Prosimy. Czekaj, AMG, bo ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pękła tobie opona, on w ciebie walnął? No nie, zacznę. Pękła mi opona, przez to mi pękła lewa tylnia, czyli bolid mi sprowadzało na lewo. I w momencie, kiedy ja go chciałem, zjechałem mu na prawo, żeby mnie wyprzedził, no to zniosło mój bolid na lewo. I on czysta na godzinę w ciebie. No. Great drive. Jest Darkoven na mecie. Grande mate. No to czego wsparta, jakby nie ta opona, to ja bym wygrał ten wyścig. Wygrałbyś.
Zabrakło ile tam? Za ostro. No, okrążenia, okrążenia zabrakło. Okrążenia jednego, ale, dokładnie. Ale ja się mogę zakładać, ja bym sobie najlepiej ragazzi! O! Vicenti, Vicenti! Grazie mille, ragazzi! Ten łapie zjechałbym, straciłbym. Ten koby nie straciłbym. Jaka jest różnica? To ma forsy slapa. Lordzik. To nie będzie tradycji sezonu. Ja bym miał, jakby było jeszcze jedno okrążenie. Już jest to! Przed kolowerem! Elegancji, w końcu wygrana walka do połowa. Ten wyścig to był dramat z mojej strony. Boli komentować. Matko święta, Kahir. Jezus, Kahir, coś ty zrobił. No i dublet Szarka, nie? Tylko my nie możemy dubletu bawić. Kahir, kiedy nowy odcinek? Nie kar! Jak się kary posypały, ale... No strasznie. Kahira nie... Ale Kahir, punkty dostaniesz. Dostaniesz 2 punkty. Tak. Pokażcie tak, bo był... Tak, bo 90% wyścigu przejechał. Kahir ja dostanie 2 punkty. 14 sekund karasz, no matko. A więc... Nie. Dwa, dublet Szarka, dublet tego, Bawet, musimy zdobyć dublet na tym wyścigu, bo inaczej będzie dramat. Patrzcie to z Kahirem. No Jezu, ja miałem 12 aż. Czekaj, ja muszę wejść, czekaj. O Jezu, już patrzę, czekaj. Dobra, puszczaj, dawaj. Poczekaj, bo... O. O Jezu, ale wyścig chory. No ja tak jestem załamany swoim tempem dzisiaj.